Szanowni, druga część streszczenia naszego ostatniego spotkania. No i tym razem mamy inne nieco zadanie. Właściwie takie samo zadanie, tylko trzeba z innymi jakby założeniami. No bo mamy kratkę, która składa się tym razem, tabelkę, która składa się tym razem 3, jeszcze raz 3, jeszcze raz 3 i jeszcze raz 3 i 1, czyli 4 razy po 3 kratki i to jest 12 i jedna ostatnia to jest 13 kratek. No i trzeba wpisać taką liczbę, żeby sumy w każdych kolejnych 3 kratkach były ujemne, ale suma wszystkich liczb była dodatnia. No w 4 kratkach, w 4 takich grupach po 3 kratki, jeżeli stworzymy taką sytuację, doprowadzimy do takiej sytuacji, żeby suma w 3 kolejnych kratkach była równa minus 1, no to suma będzie równa minus 4, czyli tu w tej ostatniej kratce, jeśli ma być dodatnia suma we wszystkich kratkach, no to musi stać 5. No i dalej to już postępujemy dokładnie tak, jak postępowaliśmy w poprzednich przypadkach. To znaczy, jak sobie obejrzymy, jak wyglądało rozwiązanie tego zadania, no to widać, że można stworzyć taki ciąg liczb. 4 minus 1 i minus 4. Te dwie czwórki się, suma ich będzie 0, a minus 1 doprowadzi do tego, że suma będzie równa minus 1, czyli największej ujemnej liczbie całkowitej. No i my postąpimy tak samo. Próbujemy postąpić tak samo i zobaczymy, czy się uda. Po prostu przez analogię. Minus 1 i minus 5. No i teraz tak, minus 1 będą. Minus 1 będą tu. I 3 kratki dalej. Czyli tu. I 3 kratki dalej. Czyli tu. I jeszcze 3 kratki dalej, czyli tu. Piątki będą też co 3 kratki, czyli tu, tu i tu. No a minus piątki w pozostałych miejscach. No i teraz zobaczymy, czy się udało. Weźmy ten nasz suwak magiczny. No i sprawdźmy. Tu suma jest minus 1. 5 minus 1 i minus 5, czyli minus 1. Tu tak samo. Tu także. I tu też. I tu też. Zawsze minus 1, minus 5 i plus 5. I tu też. I tu też. I tu też minus 1, minus 5 i plus 5. I tu też. I tu też, i tu też. Czyli jakby się zgadzało. No a mamy 4 trójki, w których suma każda, każdych, suma liczb w tych, w trzech kratkach jest równa minus 1, czyli suma w 4 trójkach takich to jest minus 4, a na końcu jest 5. Więc w sumie suma jest plus 1 i to jest dodatnia liczba zgodnie z warunkiem zadania. No i teraz ostatni wariant to jest taki, że czy można w takiej sytuacji, tu jest tych pól 12 okazuje się. Raz, dwa, trzy, 4 trójki. Czy w takich 12 pól można wpisać takie liczby, żeby sumy liczb w każdych 3 kolejnych kratkach były ujemne, ale suma liczb we wszystkich kratkach była dodatnia? No jak zaczniemy liczyć, no to tak, w tej 3 kratkach jest ujemna liczba, w tych 3 kratkach suma jest ujemna, w tych 3 kratkach suma jest ujemna i w tych 3 kratkach suma jest ujemna, czyli
W sumie suma czterech liczb ujemnych musi być liczbą ujemną, nie może być liczbą dodatnią. Prawda? Brakuje, tutaj jest 12 pól, tu było 13, brakuje tego jednego pola, które może zrównoważyć to, co było poprzednio, sumę tych liczb, które były poprzednio. No i w związku z tym odpowiedź na to pytanie jest po prostu nie.